Michał Czekaj, fajnerowery.com, sklep z rowerami w Kielcach, ulica Jagiellońska 69. Jeśli chodzi o obecną sytuację na rynku rowerowym, koronawirus bardzo nas nie spowolnił. Myślę, że jest to sezon porównywalny, bądź nawet lepszy, jeśli chodzi o sprzedaż rowerów. Także pod takim kątem nie możemy narzekać. Znamy targi Bike Expo, jesteśmy na nich co roku. Co prawda nie wystawiamy się jako sprzedawcy, wystawcy, natomiast chętnie je odwiedzamy i zapoznajemy się z wszelkimi nowinkami. Jeśli chodzi o sprzedawców, na pewno jest to atrakcyjne, można nawiązać nowe kontakty, współpracę. Jest to na pewno atrakcyjne również dla osób związanych z branżą rowerową w Kielcach. Jeśli chodzi o rowery, którymi teraz handlujemy, którymi się zajmujemy, jest to cała gama rowerów, od rowerów dziecięcych poprzez rowery seniorskie i takie górskie i dla osób starszych, czyli z błotnikami, z regulowanymi kierownicami. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, na pewno uda się dobrać właściwy rower. Widzimy się na kolejnej edycji Bike Expo, zapraszamy wszystkich. Był taki wielki boom po prostu na rowery. W tamtym roku jako tako już o tej porze rowery tak średnio się sprzedawały, ale w tym roku tak wydaje mi się, że jest znacznie lepsza poprawa. Rowery nam się tak sprzedały, że na magazynie zostały po prostu pustki. I każdy klient po prostu pyta o rowery, a my mamy... No nie mamy po prostu tych rowerów na stanie. Na przykład są modele, tutaj mamy z Kanca, z Lazaro i można się rowerkami poprzejeżdżać, wytestować. Elektryczne też są jak najbardziej, też można sobie tutaj pojeździć. Ja nazywam się Joanna, tutaj jest Daria koło mnie. My jesteśmy firmą Maja Rowery, ale też reprezentujemy markę Lazaro i Kanca. Spotkamy się w tym roku na Bike Expo w Kielcach.